Cześć, witajcie w kolejnej części kolejnego, w zasadzie poprzedniego odcinka. Miejmy to z głowy. I śmigamy dalej. Śmigamy do baku, tak, to chyba jest z baku. Z tego co mi się zdaje. Przed chwilą zdobyliśmy brąz, zaraz zdobędziemy srebro i złoto. Miejmy nadzieję. Ktoś tam strzela na parze. Aha, bo tam jest przecież w końcu nasz kapitan. Znaczy jeszcze nie nasz, ale będzie nasz. Kurczę, jest ten problem, że ja nie wiem, ile czasu misje trwają. I kurde, będę sobie pluł w brodę, jeśli okaże się, że ten odcinek za chwilę się skończy, gdy dojdziemy tam do miasta. W co wątpię, o, trzeba wysadzić ten czołg. W co wątpię, ale nikt nie mówi, że właśnie tak nie będzie. No to jest kurde jedna wielka niewiadoma. Ile każdy odcinek będzie trwał. Niby ostatnio jedną misję robiłem na dwa odcinki, więc stąd moje podejrzenie. Dobra, idziemy do góry, tam widziałem tą TOV. Więc dlatego myślę, że ten odcinek również będzie podzielony na dwie części. Tylko teraz już jestem trochę bardziej ogarnięty i postanowiłem sobie czas odmierzać mniej więcej. A że średnio po pół godziny, po 15 minut trwa zawsze jeden odcinek. Tak mi się zdaje. Dalej! Ładuj się! Dlatego tak mi się zdaje, że ten odcinek też będzie trwał pół godziny. Dalej mi wkurza ten czołg. Jeszcze jeden helipad mi się zdaje. Dobra, zestrzelmy sobie tamtych. Bo nam... Czołg padł? Tak, czołg się spalił. Na nasze szczęście. Nawet jakiś frajer to tam se może strzelać. Chyba nawet nie wiem, on strzela. Dostał. A, no, powodzenia z tym shotgunem tam, kolego. Naprawdę mądra decyzja, żeby strzelać do mnie z shotguna. Do mnie z shotguna, do lwa, do pana? Kurde. Coś tu... bzyknęło mi. Fuck. Dobra, nie trafiło. Czyżbyśmy tu mieli jakiś nieśmiertelnik do odblokowania? No właśnie, prawdopodobnie przejdę sobie jeszcze raz tę grę ze względu na nieśmiertelniki, które można zebrać i potem je wykorzystywać w multiplayerze. Nie ukrywam, że być może zrobię to sporadnikiem, ponieważ nie chce mi się szukać w każdej mapie nieśmiertelników. Samostem! Tak jest. No, zobaczymy, czy Greenland nas puści. A co nie wpuści? W końcu jesteśmy żołnierzami amerykańskiego wojska. Tam ktoś jest, bo widział, pokazał mi się znacznik, że nas ktoś widzi, ale to nasi. To jest Green? Nie, to jest jakiś Marine. Serio? Coś pięknego. Oni stali jak gdyby nigdy nic. To jest nasz, to jest chyba nasz. Tak, to są nasi. Siemano. Chybaży, tak? Tak jest. Wielkie dzięki za pomoc. Co stękasz, kolego? Pomóc ci? No właśnie. Dobra. Nie ma sprawy, to zawsze dół. Tak jest. Siema. Major Greenland na was czeka. Yes, sir. Ale to pobojowisko. Lecimy do Majora Greenlanda. Majora. W sumie tak myślę, że jeśli ten odcinek okaże się krótki, ukaże się zaraz po tym, w sensie dzień po tym. To znaczy w sobotę. Tak sobie myślę, a co? Czyli dzisiaj jest sobota, albo wtorek. Zobaczymy, dobra, nie chcę nic mówić. Mi się trochę pomyliły chyba mój terminarz, hoho. Ale coś czuję, że jeszcze będziemy mieli tę misję do wykonania. To jest laska? Serio? Myślałem, spodziewałem się jakiegoś BDS-a, kurde. Co? Okej. Ale napisy spóźnione? No mnie obchodzi, co będziesz musiał zrobić. Załatw sprawę. Też od trzech dni nie jemy i nie śpimy. Wy jesteście grabarze? Tak jest.
Mamy pół godziny do powrotu ruskich. Wszyscy mają zjeść posiłek. Przyślę wam jakichś ludzi do rozdawania racji. Tak, racji żywnościowych, tak. Idźcie, już. Logistyka w wojsku amerykańskim. Ty, idź za nim. Aha, chyba chcę tylko ze mną pogadać. Chodź, Rekker. No dobra, nie wiem o co chodzi. Ale łysa bania. Dobra, gadaj. Gawaryj, co masz do powiedzenia? Co tu jeszcze robicie? W skrócie mówiąc, utknęliśmy za linią wroga. Chcemy wrócić na nasz okręt. Chcieć to wy możecie, a jest tak jak widać. USS Valkyria. Pewnie jest już na Morzu Czerwonym. O kurde, odpłynął bez was. Gdzie moja kawa? To ważne. Naprawdę potrzebujemy transportu na zachód. 3 dni temu Ruscy wzięli lotnisko. Następne jednostki są w drodze. Mamy resztki zapasów i 12 razy mniej ludzi. Dlatego nieważne, czego potrzebujecie, absolutnie nic mnie to nie obchodzi. Odłóż to, bo nic z ciebie nie zostanie. Co to jest, złota? Nie. C4. Jak Ruscy stoją z bronią przeciwlotniczą? Szkoda gadać. Poniżej zapory mają mobilne samy, są silnie bronione. Samy poniżej zapory? A my tu, w górze. I wszystkie nasze jednostki, lotnisko też. Gdzie jest zapora? Dan, tu jest zapora. Poniżej, czyli tu, a my jesteśmy tu. Tak, miasto puste. Co sugerujecie? Nic, broń nas, Panie Boże. Wielka szkoda, że nie możecie nam teraz pomóc. Dajcie trochę... Ciekawe, co zrobimy. ...wybuchowych, jeśli jakieś macie. I solidną gablotę. Na zewnątrz mam wózek. Tylko mi go zwróćcie, zrozumiano? Tak jest. Mamy też radiostację, jeśli chcecie mieć łączność. Ze sobą, nie ze mną. Do mnie zgłoście się dopiero, jak ten numer się uda. Wtedy przerzucę was na zachód. Dzięki, pani major. Pani major. Pilnuj ładunku. Nie wiem, czy to taki dobry pomysł. Jestem pewien, że w życiu go Snisz zaporę. Zaporę! O, proszę bardzo. To pewno zapora na Mekongu, jeśli chodzi o multiplayerowe starcia. Rekker, ładnie wyglądasz. Prześpij się trochę. Odpocznij. Obudzę cię, jak będziemy w pobliżu zapory. No to dobranoc. Idę w Kimę. O, Hanna prowadziła. I pewnie obudzi nas zgiełk jakiejś bitwy, znając, kurde, scenariusze wojennych gier i filmów. I gier. Dobra. Znowu się wczytuję. I znowu tak długo. Godzinę później. To daleko, kurde, jechali. I cud, że w ogóle bez niczego dojechaliśmy. Kim są ludzie, o których wspomniałeś? Ci, których zostawiłeś w domu? Moja żona i trójka dzieci. Się rozplenił, Mudzin. Dobra, porównać chcę. Czy to jest ta z multiplayerowej? No, ogromna jest. Starczy nam ładunków wybuchowych? Trzeba je dobrze rozmieścić. Zaczynamy tutaj i umieszczamy ładunki wzdłuż zapory? Widzisz tam po środku? Słaby punkt. Tam pójdzie główny ładunek. Main load. Masz dyplom inżyniera? Ja mam, tak samo jak ty dyplom lekarza. Ale ja jestem lekarzem. Zresztą, nieważne, na pewno da się to zrobić? Na co nie? Spróbujemy ją od środka. Wszyscy gotowi? Tak jest. Chodź, Rek. Cholera, nie widzę, czy to ta mapa na pewno ta, bo z drugiej strony... Jest, nie byłoby możliwe usadzenie czegoś, w końcu po drugiej stronie jest woda. Śmigłowiec. Chyba nas nie widział. Ciekawi mnie, czy mogę do niego strzelić. Sprawa. A chyba, że o tej mówisz. Dobra. To się nim po cichu zajmiemy. Dobra, tutaj myślę, że nie ma sensu już używać RKM-u. Walnijmy sobie jakiś karabinek szturmowy. AUG. O, AUG-iem jeszcze nie grałem tutaj, więc możemy spróbować. A, mam przybliżenie razy 2 i snajperkę. O, to co lubię. I po cichutku. Dobra. Ty, buraku, też dostałem swoją porcję. O, morz z noża! Ciekawe, czemu mnie nie słyszę. To jest ruski. Ja już myślałem, że to jest Chińczyk. Fuj, mówili, że jest ruski.
Dobra, tylko ciekawi. Jest sens zaczynać tu już walkę? No, chyba jest. Dobra, ściągniemy za pierwszym strzałem dwóch. Cholera. No shit. Mam takie gówno, przecież shotgunu w ogóle nie używam. Tam się nie żyją. Ten też już nie żyje. No i co, takie straszne, że nas widzieli? Haha, piękna bania Luka. Dobra. To ty krzyczałeś Irish? Irish. Skąd, gdzie strzelacie, do kogo? Nieważne. Czujemy przed siebie. Fajnie strzela to na CWR. Seria zabitych, pięknie. O to chodzi. Jak najwięcej serii. Jeszcze żyjesz? Już nie. Ty, fiucie, jak się skampiłeś tutaj. Cholera. Snajperka w gotowości. Dobra. Piloci padli. Przejmujemy flagę! Co tu się stało? Przecież on jakoś w ogóle lata jak potłuczony. RPG! Dobra, wezmę sobie RPG. Zawsze się przyda. Nie mówię, że nie. A idziemy górą. Szukaj, jakiś pies, kurde. Nie jestem psem! Jakieś ruski, czy nie? Zdawało mi się. Dobra, idziemy górą, bo tam widziałem działko. Jak przejmiemy działko, wygramy życie. Wygraliśmy życie, dziękuję. Prawie. A wy! Trąciliście mi go. Dostałem flesza, pięknie. Jeszcze tam żyjesz? Dobra. Na szczęście żyjesz. Już jest, to już jest czasem przeszłym. Ziomuś. Ja. Bania! Bania Luka. Bania kolejna. Proszę. Byłeś zazdrosny, co nie? A kurde. Dobra, chciałem BDC-a zgrywać, ale w sumie... O, żeby nie spadł. Znowu tu coś było? No, tego zastrzelić nie można. Ty padłeś? Padłeś. Taka animacja ci się widocznie nie skończyła. A w dupa dostał ostatni strzał. A czemu tam musimy lecieć? Dobra, no to idziemy chyba, nie? Tylko czemu do cholery tam jest waypoint? Czy żebyśmy na dół musieli jechać? Chyba tak, chodźcie. Ej, Rek, znaleźliśmy windę. Serio? Zajebiście jesteście, wiecie? Chodźmy. Muszę ci to przyznać, Kana, znasz się na swojej robocie. Zwykli ochroniarze raczej nie poradziliby sobie. Nie mam wielkiego wyboru. Daj spokój, to coś więcej niż walka, gdy jest się przypartym do muru. Coś ukrywasz. Dobra, rozumiem. Masz swoje tajemnice. Powoli dowiadujemy się. Ciężko pozbyć się starych nawyków. Nie zawsze byłem związana z zespołem ochrony Jinche. Jinche. Nic z tego, Irish. Dziewczyna musi mieć swoje tajemnice. Ty też nie powiedziałbyś mi wszystkiego o grabarzach. Bądź pewien, że Chang jest naszym wrogiem. Wspólnym wrogiem. No dobra. Ciekawe w ogóle, o co w tym konflikcie chodzi tak swoją drogą. Kolejny raz zadaję sobie to pytanie. Uda, a wierzę, że wygramy. Chiny będą mnie potrzebować. Nie mogę zapomnieć, kim jestem i skąd pochodzę. Tak jest.
No i git. Nie będą mogli się do nas dostać, chyba że już to zrobili. Ich tu jest kawałek. Ojej! Przecież nikt tu nie żyje, no nie straj po garach, murzynie. Wiadomo, tylko zajebisto oddaje strzały. Dobra, złoto. O, kolejna snajperka. W sumie tak to już mi się najbardziej podoba. PP-sze, nie mamy PP, ale weźmy sobie tą ciągle. Dobra, uzbrajamy. Ale ładunki! To są naprawdę mocne. Co z tego, że się przedostali, jak już ich nie ma? Tak się jaracie, ziomy. Naprawdę. Ło! Fuck me! Dobra, już się przestraszyłem. Ale muzyczka ładna, zaraz to coś pierdzielnie ładnie. Nie, to nie wygląda mi, jakby to była gra z multi. Znaczy gra, mapa. Gdzie? Tam. Kłoć! Fak, 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 tu. Haha. I tu coś było? Nie, wydawało mi się tylko. Podłożyłeś, podłożyłeś, dobra. Przedostaniemy się na drugą stronę i będzie wielki jeb. Jest piękny jak... Oczywiście, że można. O, ty gnoju. No, też tu idę. Ach, te skrypciki. A, tu nikogo nie ma. Trzeba iść dalej. Uii! I co? O, padło? Nie. O, Jezu, bym tu spadł, by nie było fajnie. Dobra, dali radę. Wspinajcie się, osłaniam was. Chociaż nie ma zagrożenia. Lecimy! Lecimy, kurde, tutaj. Ciekawe, jak to wpierdzieli. Jestem ciekawy efektu. Z tym silnikiem Frostbite 3 na pewno będzie ładniutki efekt. Biegnę, biegnę! O, fuck. Tu chyba nie przejdę. Tu też nie. Dobra. Ten był nieśmiertelny. I co, mam skakać tutaj? Aha, ładunek! Wypierdzielać! Ło! O to chodzi. Trzy ładunki, jeszcze jeden. Chyba wybuchnęły. No, przecież wybuchnie. Już myślałem, że przegapiłem też jeden wybuch. Ale nie, oczywiście, że wybuchnie. Dobre porównanie. O kurde! No ale rajza. Ale przeżyjemy oczywiście, jeszcze mam jedną misję. Jesteśmy pod wodą, kurde? No przecież, że pod wodą, ale... Ale dziwna perspektywa. Wypłyńcie na powierzchnię! Skurczybyki. Co tu? O, chyba łeb dostałem. Dobra. To się wydaje na koniec? Nie, jeszcze kawałek. Jeszcze będzie jakieś coś. Musimy ratować swoich. Cholera! Gość się lubi zamoczyć, co? Musiałam wyciągnąć Irisha z kupy. O tym chyba lepiej nie wspominać. Farto z ciebie. Pewnie stąd ta twoja ksywa. Chciałbym. To nasz chyba. Biegniemy ku ostatniej misji. Ocaliliśmy ci dupę, pani Greenland. Teraz czas, żebyś to ocaliła nam. Kurde, to mi przypomina... O, fajnie, Rexa. Taj Mahal, chyba Taj Mahal. Tak mi się zdaje. Dobra, no chodźcie.
Ląduj! Ląduj! Bo ci wlepię mandat! Nie no, serio? Dobra, mamy przerywnik. Jej! Siema, co tam? Dobra, pochwal nas i się stąd zmywajmy. Zniszczyliście go? Wy cholerne tumany spod ciemnej gwiazdy! Trzeba rozstrzelać, ale i tak byście wstali. Ruska obrona zdechła, most powietrzny znów otwarty. Pani major, to jak będzie z naszym transportem? Wszystko załatwione. Mówi, co się dzieje? Chcecie lecieć na zachód. Przygotujcie się, macie 2 minuty. Spadochroniki! Misiaczki. Dobra. Daj mi ten spadochron. Naszym zdaniem Walkiria wzięła kurs na kanał Suezki. Spokojnie, dostarczymy was tam. Ale wasz okręt będzie potrzebować pomocy. Ale o co z tym kurwa chodzi? Może tak trochę grzeczniej, synku. Chińczycy opanowali północną część kanału. My musimy ją odbić. Wasz okręt płynie w sam środek szampa. Do widzenia. Dziękujemy, pani major. Nie. To ja wam dziękuję. Zabrać ich stąd. I co, to my lecimy? Kanał. Dzięcia wpadnie w jego łapę. Wracamy na okręt. Aha, i nas zabiorą, myśliwce. O kurde. Bo lubisz pić szkocką? I w górę. Bo studiowałeś Rotterdam? O, to będzie super. Lecimy! No to wyjazd. Wow. Naprawdę dobre. Ja, zamyślam obstro chyba. Dobra, takim oto wyjściem kończymy tę misję, zostaną ostatnia. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, heja!